Hej, witajcie w kolejnym codzienniku Demlandu Demienta. Dzisiaj mam coś takiego. Dostałem od Gutek Film przesyłkę. O, ciekawe co to może być. Nie mam pojęcia co ma taki kształt, może to jest książka. Myślę, że nic nie rujnuje. Plastikowa rolka w środku. Wspaniałe. Oh man. Nie widzę, czy coś widać. Ok, spróbuję pokazać tak. Blue. What? Dwa plakaty Blue Ruin. Ale faza. Na każdy pokój w mieszkaniu. Po jednym. Czy widać było kolesia? Czy widać kolesia? To bardzo ważne, żeby go było widać. Tak! Wszystko jest! Dziękuję. Oh man, uwielbiam ten film. To jest na swoim profilu na Filmwebie. Tak się zajarałem nim po obejrzeniu, że wystawiłem mu 10. Nie mogę go teraz zwinąć. Nie umiem, boję się, że pognę. Nie da się. Nie da się. Leżeć. Leżeć tutaj. Nie wiem, jak przejść z tego tematu do zupełnie innego tematu, który nie ma żadnego związku z poprzednim. Śnił mi się testowiron, który zadzwonił do mnie przez telefon. Nie wiem, czy w ogóle jest sens to opowiadać. Najwyraźniej miała być jakaś impreza YouTube'owa czy coś takiego w tym śnie. I po prostu odebrałem telefon i dzwonił do mnie testowiron. I wcale nie byłem zdziwiony, że testowiron do mnie dzwoni. Był bardzo uprzejmy. Powiedział, że pierwszy raz jest na spotkaniu YouTuberów i nie wie, czy trzeba coś przynieść swojego, czy wszystko jest na miejscu. Ja powiedziałem, że w sumie nie wiem, ale mógłby wziąć na przykład jakiś taki alkohol dla siebie i jakąś tam wódkę, żeby się coś tam podzielić z ludźmi. Ja tam wódki powiedziałem, nie będę pił, a on mówi, aha, dobra, spoko, ja też wolę piwo, powiedział. Powiedziałem, że może przynieść sałatkę, dlatego że wiem, że Wardęga przyniesie sałatkę jakąś, więc wystarczy po prostu jakiś czteropak i jakąś sałatkę wziąć. A on pyta mnie, kto to jest Wardęga? Ja mówię, to jest ten od pająka. A ten od pająka, to był super śmieszny film, powiedział testowiron. Dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jeżeli widzieliście Blue Ruin, co sądzicie o tym filmie, dlatego że ja go bardzo lubię i chętnie poznam cudze opinie na temat Blue Ruin. Chociaż jestem dość odosobniony w tym, że dałem mu 10 na 10, bo wiem, że ludzie mówią, bardzo fajny film, ale ten, jak dla mnie on pokazuje doskonałość, jeżeli chodzi o budowanie thrillera. Jest obrany ze wszystkich niepotrzebnych rzeczy i zostaje nam tylko porządny thriller, który po prostu ma non-stop napięcie. I dlatego zasługuje na tak wysoką notę, bo to, co jest potrzebne w gatunku, robi doskonale. A jutro idę na 3 filmy do kina. Jeden z nich to Służby Specjalne, drugi z nich to coś tam Cienie z Nissanem. A trzeci z nich to Joe z Nicolasem Cage'em, więc zobaczymy się jutro, gdzie powiem, co sądzę o tych 3 filmach, na które idę jednego dnia.